je... Tak jest. Panie, panie, panie komendancie, czy z zeszłego roku pan potwierdzał, że o tych znakach było mówione i że to dotarło do gminy? Tak. Dziękuję bardzo, wszystko. Proszę państwa, przepraszam bardzo, że... Także wyjaśnijmy do sprawy. Jeżeli można, kolego radnia dokończyć. Nie można tak. Nie zapisaliście, jeżeli to można, może byśmy zapomnieli. Jeżeli można, proszę zwrócić uwagę, że to jest trochę tak, że nie znaczy... Ja abstrahuję od tego wniosku, ale żebyśmy ustalili pewną zasadę i regułę. To nie jest tak, że każdy zgłoszony wniosek może być zrealizowany, albo jest natychmiast zrealizowany. Tak nie jest. Są różne, są różne jakby sytuacje, różne sprawy. My się pochylamy nad tymi wnioskami. I powiem tak, jeżeli na sportową został ten wniosek zgłoszony tutaj, no on oczywiście ma swoje uwarunkowania finansowe, prawne, bo czy organizacja ruchu zleci, zapłacą organizacji ruchu, no zrobić. Ta organizacja ruchu jest zrobiona przy okazji ulicy sportowej, tak? Więc teraz będziemy za dwa miesiące, za trzy miesiące, cztery rozpoczynać ulicę sportową, tak? Oznacza to, że powinniśmy teraz na ten stan zrobić nową organizację ruchu na te dwa miesiące. Ponad dwa miesiące, bo organizacja ruchu, zatwierdzenie, spowiedzi i tak dalej. Nie mówię, że nie podejmiemy tego tematu, ale tak to wygląda. Teraz tak, jeżeli chodzi o wnioski. Chciałem powiedzieć, że podczas na przykład roku 2011 zgłoszono 570 wniosków różnych. Stąd się wzięły priorytety SOR. Stąd też wybrano te wnioski, które są ważniejsze, a które nie ważne, bo wszystkich nie ma możliwości rozwiązania. Każdorazowo przy budżecie są zgłaszane różne wnioski. Te wnioski są analizowane, rozpatrywane z reguł inwestycyjnych. Staramy się te wnioski realizować. To nie jest tak, jak przychodzimy na zebranie, że wszystkie wnioski są zrealizowane. Nie. Pytam kolegę Zbyszka, zawsze mówię, bo dostał od razu w tamtym roku do wszystkich wyjęcia wnioski. Przed zebraniem mówię, panie Zbyszku, jak wygląda realizacja wniosków, tam co 3 miesiące byśmy na nich zrobili? A on mówi tak, ja mówię, ile jest? 90%, 85% jest, a on mówi, tyle mamy zrobione. Mówię, dobrze, to nie jest źle. To nie jest źle. Z niektórych wszystkich wniosków się nie da zrobić. Tu mówimy o różnych wnioskach, o lampie, świecącej, o dziurach, o różnych takich rzeczach, które do pana Zbyszka chodziło. Ten od sportowej trafiamy. Tu jest protokół pana Kąkolskiego. Przepraszam, ja dzisiaj nie mam okularów, więc mogłem nie powiedzieć, panie Przemku. Jeżeli tam była sportowa, te znaki były mówione, proszę bardzo. Może ja się pomyliłem teraz. Wydaje mi się, że ja się nie bez protokołu pana Tomasza Kąkolskiego pomyślałem. Ja się nie odnoszę. Ale ja przepraszam, bo nie można rozumieć. Nie awantury, tylko jeżeli wy się opieracie w tej chwili, że pytacie się, że jak plan, żeby w zeszłorocznym nie ma... Nie ma, bo może pan Kąkolski przeoczył, to może wróćmy się ale chwileczkę, to się wróćmy do protokołu 2011, 10, one będą jeszcze starsze. Jeżeli działanie polega na tym, że czekamy tak długo, aż problem umrze śmiercią naturalną, to nie jest działanie. Kolego, jeżeli można, powiem tak. W moich notatkach z tego spotkania z 2012-2013 roku, w moich notatkach też nie ma takiego wniosku. Co nie znaczy, ja nie mówię, że to nie było, nie byłoby to cały czas. Ale mówię, że jakby nie było i to nie o to chodzi, żebyśmy się teraz przekrzywali, czy on był zgłoszony czy nie, aczkolwiek tak ale to... Ale w ten sposób to obrażacie tych ludzi, którzy zgłaszali wnioski, ale przecież nikt nie raczył tego zapisać. Ale proszę państwa, działanie jest... Tak się nie robi. To niepotrzebnie przychodzi na zebranie. To pani to przychodzi i zgłasza wniosek, jest to, wy za rok mówicie, ale my nie pamiętamy. Działanie jest takie, przychodzi protokół, tak? Z tego protokołu wpisujemy sobie na poszczególne jakieś tam rzeczy, które są do zrobienia i na podstawie tego protokołu rozpatrujemy, co trzeba zrobić. Panie wójcie, ja się tak razie zapytam, bo jak się pojawił temat u komendanta, u pana Zbyszka i jak się pojawił w ogóle w gminie temat, jeżeli nic tego nie ma zapisanego? To już patrzę. Ja w takim razie proponuję coś takiego. Do protokołu zapisać nasz wniosek, tak? I liczymy, że przy realizacji utwardzenia ulicy Sportowej, czyli tak jak widzieliśmy tutaj sierpień 2014, tak, dobrze przeczytaliśmy, będą te znaki w początku i z końca. Jeśli nie, to my tutaj z panem Iździeckim postawimy sam te znaki po prostu. To jest koszt. Przepraszam bardzo, będę... Nie można obrażać ludzi, którzy składali wnioski, ja myślę, że mówi się, że nie pamięta. No. Dokładnie. Jest żenujący. To nie powinno w ten sposób przebiegać. Dobrze. No dobrze, będę.